Dzisiaj dostałem pracę domową w postaci określenia, czy w Nestle Alan 28 jest tekst z Mateusza 17:21. Tuto de to genos uk ekporewe tai ei me en proseuche kai nesteja. I teraz zerkamy najpierw do Textus Receptus i tutaj widać, to jest Textus Receptus wydany przez Trinitarian Bible Society, czyli tekst Scrivenera, grecki tekst będący podstawą angielskiej autoryzowanej wersji z 1611 roku, czyli mówiąc inaczej King James Version. I otwieramy sobie na stronie 39 i widzimy, że jest tutaj 21 werset. Tuto de to genos uk ekporeuetai ei me en proseuche kai nesteja. I jeżeli popatrzymy sobie do Nestle Alanda, to Nestle Aland 28 mamy tutaj wersję wydaną przez Palotinum. Jest to jak najbardziej wersja, proszę bardzo, 28 Nowy Testament grecki i polski, ale jest tutaj widoczne 28 wersja, czyli 28 zrewidowane wydanie. Tutaj na stronie 55 mamy właśnie tekst Mateusza i proszę zobaczyć, jest tuto de to genos uk ekporeu wetai i potem mamy ei me en proseuche kai nesteja. Nie jest to co prawda w tekście głównym, ale jest to w tekście tego tekstu, czyli Nestle Aland, dlatego że z Nestle Aland korzysta się w ten sposób, że to tłumacz decyduje, którą lekcję wprowadzi, kierując się własnymi kryteriami. Niektórzy bezmyślnie idą tylko za tekstem głównym, ale to jest tekst naukowy, a tekst naukowy ma to do siebie, że to, co jest bezdyskusyjne, jest w tekście głównym, a bezdyskusyjne znaczy, że jest po prostu we wszystkich, nawet niepełnych manuskryptach. I żeby pokazać, że to rozumowanie jak najbardziej jest właściwe, posłużę się na przykład tekstem Darbiego. Tekst Darbiego, nowa wersja, New Translation. I proszę zobaczyć, on tutaj 21 werset włącza. But this kind does not go out but by prayer and fasting. Czyli ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. I tutaj mamy przypis. Przypis, który mówi G. I znajdujemy przypis G. I w przypisie G widzimy, że alef, w i 33 oraz korp, syr, crt, omit verse 21. Czyli jakieś tam pojedyncze manuskrypty tego nie mają, no bo nie zostały zachowane w całości, ale przecież mamy 60 tysięcy różnych manuskryptów Nowego Testamentu i wystarczy, że w innych zostało zachowane. To, że w tych nie zostało zachowane, nie znaczy, że mamy dać się steroryzować, ale wystarczy, że w choć jednym manuskrypcie nie ma tego tekstu, to wtedy Nestle Aland daje to do przypisu dolnego. Taka jest konstrukcja Nestle Aland, nie jest to usunięcie z Nestle Aland, tylko po prostu te wszystkie kwestie są w ten sposób komunikowane. Tutaj mam troszkę wcześniejszy Nestle Aland i tutaj znowu tekst główny, nie ma tego, ale w przypisie jak najbardziej, proszę bardzo, jest, wystarczy, że jest w przypisie i już tłumacz wtedy to włącza.
I tutaj widzimy, że w przypisie dolnym jak najbardziej jest. Kolejny tekst Nestle Aland, jeszcze wcześniejszy, to jest gdzieś tam z lat, już nie wiem jakich, będzie wręcz zabytek kultury, o, 1923, czyli sam Nestle, bez Alanda, tutaj nie widzę Alanda, czyli widzimy, że mamy 1721 i co tutaj widzimy? Widzimy, że ten tekst jak najbardziej w tym Nestle Aland jest w przypisie dolnym, czyli jak najbardziej jest tuto de to genos, uk i tak dalej. Czyli nie można powiedzieć, że w Nestle Aland nie ma tego tekstu. Także mamy polski przekład z Nestle Aland 28. Jest to tłumaczenie Piotra Zaręby. I proszę bardzo, Piotr Zaręba włącza to do tekstu głównego. Ten zaś rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Przypis drugi na dole pokazuje. Wers 21 występuje w wersji tuto de to genos uk ek poreue i tai ei me en proseuche kai nesteja. I co tutaj widzimy? Brak go. Gdzie? No tak jak powiedział Darby. W jakimś tam pojedynczym alefie go brak i jakimś tam Watykanus, ale jakimś jednym, Watykanus DL. Ale inne Watykanusy, inne alefy, a inne źródła mają, nie mówiąc już o tym, że jest w lekcjonarzach, w komentarzach heretyków, w komentarzach, korespondencjach i tak dalej, w lekcjonarzach, i jest to autentyczne Słowo Boże i dlatego w Nestle Aland również ten tekst znajduje się w przypisie dolnym, nawet w skróconej wersji, a jest przecież także wersja Editio Altera, która zawiera wszystkie możliwe warianty wraz z dyskusją na temat tego, więc nie dajmy się zastraszać jakimś wariatom, którzy nie znając w ogóle specyfiki tekstu krytycznego, po co on w ogóle powstał, wkładają swoje palce między drzwi. Tekst krytyczny ma to do siebie, że on zbiera wszystkie warianty rękopisów. Wiadomo, że rękopisy co do zasady nie zostały zachowane w całości, bo chrześcijaństwo było prześladowane aż do V wieku, kiedy w pełni stało się religią państwową, ale poza Cesarstwem Rzymskim dalej było nie państwową religią. To oznacza, że wszędzie miało później podgórkę. Jak Cesarstwo Rzymskie się rozpadło, to także miało podgórkę, więc logiczne, że dużo rękopisów zostało częściowo lub w dużych kawałkach uszkodzone. Oprócz tego musimy pamiętać, że jak my mamy Biblię Gdańską czy Biblię Brzeską z 1563 roku, potem uwspółcześniono Biblię Brzeską do Biblii Gdańskiej w 1632, potem uwspółcześniono Biblię Gdańską do tak zwanego warszawskiego przekładu z 1800 roku, później tą Biblię uwspółcześnioną warszawską, znaczy można powiedzieć warszawską, bo to pierwsza warszawska, zarzucono i przetłumaczono tak zwaną Brytyjkę, to przecież to już jest inny język polski, tak? Mamy starodawny język polski z 1563 roku, tak zwana Biblia Brzeska, i ona wymagała już po niecałych 70 latach uwspółcześnienia. Tak samo skrybowie, którzy mieli ten starogrecki tekst, nie przestrzegali dokładnego kopiowania, tylko go uwspółcześniali. I to nie było zamierzone, celowe jakieś działanie, tylko zwykłe przetłumaczenie z jednego greckiego na drugi grecki. Przecież greckich wariantów jest wiele. Jest attycki, joński i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego kiedyś te różnice między językami były znaczniejsze. To znaczy teraz taka
Polska, która ma od ponad 100 lat Komisję Języka Polskiego, dalej ma oddzielnie śląski, oddzielnie kaszubski. A w tamtym czasie nie było takiej komisji, więc praktycznie duży ośrodek, czy to Aleksandria, czy to właśnie Bizancjum, czy to też inne duże miasta, miały swoje własne słownictwo, niescentralizowane, nie było takiej komisji. A co za tym idzie, dla każdej prowincji na nowo trzeba było tłumaczyć tekst grecki. Natomiast z przekazu wynika, że tekst bizantyjski był kopiowany z dużą dokładnością i że to tam tekst liturgiczny narzucał, jak używano greckiego w codziennym życiu. I to jest ciekawe, to znaczy, że tam jest szansa, że tam koine galilejski został zachowany w najściślejszym, najdosłowniejszym brzmieniu. Natomiast problem z tym tekstem jest taki, że my nie wiemy, jak tłumaczyć to koine galilejskie, dlatego świetnie, że istnieją równoległe przekłady na nowszy grecki, na współcześniejszy grecki, na łacinę, na syryjski i dzięki temu te wszystkie warianty udało się rozszyfrować, jak tłumaczyć ten tekst. Ale co do tego głównego pytania, czy Mateusza 17:21 znajduje się w Nestle Aland 28, moja odpowiedź według mojej wiedzy brzmi: tak, znajduje się.